Witanie w nowym daily vlogu z Rafalello. Dzisiaj będziemy robić nic ciekawego, ponieważ będziemy siedzieć w domu, więc zapraszamy Was na dzień z nami. Dzisiaj mam w planie robić pierogi, leniwe, kopytka. A ty co, Rafa, masz w planie robić? Będę grał w CS-a. Jeśli ktoś z Was może gra w CS-a, no to możecie napisać w komentarzu, to jakiś team stworzymy. Jeśli umiecie grać oczywiście, bo... A ja słyszałam, że mamy dzisiaj nie grać w CS-a, mówisz, że dzisiaj nie będziesz grał w CS-a. No bo nie wiedziałem, że będziesz kopytka robić, a jak będziesz kopytka robić, to ja sobie będę grał, to co mam robić. Aha. Zdradzę Wam nieoficjalną informację, że Paula zaczyna bawić się w Paulowy rap. I niedługo na moim kanale mogą pojawić się piosenki z rapem. Mam jeszcze do pościelenia łóżko dzisiaj. A ty co, Żaba, o tym sądzisz? Myślę, że to zajebisty pomysł. Paula super rapuje. Ja jej lubię słuchać. Ja tak. Śpiewam murzyński rap. Ona jest super, najlepsza pani na świecie. Dzisiaj zjadłam mokrą karmę i była pyszna. Chociaż śmierdziała tak, że pani nie mogła wytrzymać w łazience. Coś jeszcze ciekawego chciałabyś powiedzieć? No generalnie cieszę się, że w domu jesteście, bo tak to siedzę sama, a teraz cały czas jesteście ze mną, wow, ale super! Witajcie kochani w mojej kuchni do wykonania kopytek, czyli pierogów leniwych, jak kto woli. Ja nazywam je kopytkami. Będziemy potrzebować 500 gram twarogu, jedno jajko, mamy jajka, więc będziemy potrzebować również jedno jajko, 3 łyżki cukru, mamy cukier. Następna rzecz, jedna szklanka mąki, będziemy mieszać mąkę, 30 gram masła, mamy masło, ale Rafał kupił masło, które używa się, w ogóle to nie jest masło. Kasię do pieczenia ciast Rafał kupił, ale co to za różnica, może być. I odrobina soli, sól trzymam w zielonym pojemniku, także wszystko mamy, możemy działać. Nie mam zielonego pojęcia, ile tych kopytek z tego wyjdzie, ale improwizuję, bo mam przepis z neta. Także na początek musimy wymieszać wszystkie składniki z wyjątkiem mąki na gładką masę, dodać mąkę i zagniatać ciasto. Rozwałkować je, potem pokroić na małe kawałeczki i położyć garnek z wodą, tak, na ogniu, aż do wrzenia wody. W momencie, kiedy woda wrze, wrzucamy nasze kopytka i po każde kopytka wyciągamy po około 40 sekundach. Proste? Proste. Jak widać, dzisiaj Rafał przyniósł dla Żaby zabawkę. I Żaba jest bardzo zadowolona z tego faktu, prawda? Jesteś bardzo zadowolona? Nie idź do łazienki teraz. Mówię do ciebie. Halo? Mówię do ciebie! Odpowiedz mi! Odpowiedz! No, tak ma być. Proszę mi odpowiadać, jak do ciebie mówię. Tak? No dobrze. To pani idzie dalej robić kopytka. Co Rafał robi? YouTube ogląda. To ma być produktywne zajęcia? No, i piwko piję. No nieładnie, no nieładnie. Dobra, więc mamy. Możemy działać. Bierzemy nasze jajko. Wsypujemy. Wlewamy, jak kto woli, jajeczko. I dalej mamy 500 gram twarogu. Pyk. Wrzucamy 3 łyżki cukru. Raz, dwa, trzy, damy jeszcze trochę. Jedną szklankę mąki, to jeszcze nie, 30 gram masła i sól, odrobina. Wymieszać wszystkie składniki z wyjątkiem mąki. 250 gram, podzielić na 30. Liczymy sobie, ile to jest 250 gram podzielić na 30. 250 podzielić na 30... 8 kawałków, 8,5 kawałka z tego trzeba zrobić. Tyle wrzucamy. Jeszcze na wszelki wypadek dam odrobinę więcej, żeby nie zabrakło. Ła, odrobina soli, czyli tak odrobina soli, to weźmiemy tyle. I trzeba wszystko wymieszać na gładką masę, a następnie dodać szklankę mąki. Jak widać, w międzyczasie wstawiłam wodę, żeby gotowała się, ponieważ tak ona się gotuje mimo wieki. A w tym czasie ugniatamy nasze ciasto, tak jak każą w przepisie. Gładką masę. Myślę, że prościej będzie posłużyć się tym oto urządzeniem, aby szybciej zmieścić to na
gładką masę. Wrócę do was, jak już to zrobię. Zrobiłam z tego gładką masę i wydobyłam resztę z blendera, która utkwiła w środku. Przychodzi pora na ugniatanie ciasta. Wrzucamy naszą mąkę. I w sumie na tym etapie powinnam była ściągnąć pierścionki, więc pierścionki ściągnięte i możemy lepić naszą masę ciasta. Teraz jak tak na to wszystko patrzę, to wydaje mi się, że będzie trochę mało. Będę musiała trochę zupgrade'ować ten przepis i dodać coś jeszcze od siebie. Dobra, jak już ulepię z tego gładkie ciasto, to do was wrócę. Powiem wam, że sytuacja się trochę skomplikowała, ponieważ to ciasto nic nie chciało ulepić się w gładką masę. Zaczęłam kombinować i dokładać składników. A mianowicie dołożyłam trochę mąki, więc doszłam do wniosku, że już dowaliłam tyle mąki, a dowaliłam jej sporo. Dowaliłam jeszcze 250 g twarogu, dowaliłam jeszcze jedno jajko, jeszcze trochę cukru i odrobinę masła, więc nie róbcie tego, nie radzę wam tak eksperymentować, bo nie zawsze wiadomo, czy z takich eksperymentów coś wyjdzie. A podejrzewam, że z mojego eksperymentu wyjdzie tak, że tej mąki będzie po prostu za dużo. Żaba, nie hałasuj teraz! Zobaczymy, co z tego wyjdzie i będziemy jeść to, co wyjdzie. Na dwie części. Myślę, że to będzie prościej. I robimy kiełbaskę. Myślę, że jeszcze tam podzielę na jeszcze jedną część. Robimy naszą kiełbaskę. Ulepimy kilka kiełbasek i do was wrócę. Powiem wam tak, stwierdziłam, że nie ma tu miejsca, żeby kroić tyle tych kiełbasek, więc w tym czasie pokroimy go już na pierożki. Powiem wam teraz, doszłam do wniosku, że tego wyjdzie dużo. Więc trzymajcie kciuki, żeby to było jadalne. Jak skończę już robić z tego takie oto kuleczki, przejdziemy do gotowania. Jak widać, naszych kopytek finalnie wyszło dość sporo. Jak widać, nasza woda już się gotuje, zaraz będzie wrząca, można powiedzieć, że już jest powoli wrząca, więc posolimy ją, tak jak było w przepisie. Sypiemy jedną łyżeczkę, bo to jest słodkie, więc nie chcę, żeby było za dużo. W przepisie co prawda tego nie ma, ale ja zaryzykuję i zrobię to swojemu. Dodam ciutkę oleju, żeby nie przywierało, żeby się nie poprzyklejały. Miejmy nadzieję, że to nie był błąd. Z racji, iż ja nie mam takiego typowego do wyławiania, tylko zwykłą do zupy, więc musimy się posilić tym. Jeszcze chwilę niech się pogotuje, żeby było idealnie wrzące. I będziemy zaraz wrzucać nasze pierogi. Paula kuchareczka wraca. Tak jak widać, woda już jest wrząca. Raczej nie mam żadnej wątpliwości, że jest. Więc możemy zacząć wrzucać nasze kopytka. Ja będę wrzucała tak po kilka sztuk, ponieważ nie chcę ryzykować, że one się do siebie przykleją. Więc zaczynamy zabawę. Na początek wrzućmy z kilka sztuk. Może takie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Liczymy 40 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A few moments later. I 40. Damy im jeszcze chwilę. I teraz będę je wyławiać. Dobra, myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby je wyłowić, żeby się nie rozgotowały. Nasze kopytka wyglądają w ten sposób. Teraz chwila prawdy, czy to jest jadalne. Ocenmy. Wyszły mi, zarąbiste są. Czuć, że jest dużo mąki, ale mi zarąbiście smakują, są pyszne. W ten sposób będziemy robić resztę kopytek i do was wrócę. Gotową porcję pysznych kopytek możemy zanieść naszemu mężczyźnie. Smacznego. No. Wam, że to jest tak syte, że jednak wyszło tego sporo. Ja dojadam jeszcze po Raffaello. Mam cały talerz kolejnych i ja już tego nie zjem. To będzie musiało poczekać. Witajcie ponownie. Ja właśnie montowałam odcinek i w sumie wyszło już prawie 10 minut, więc myślę, że nie będę was przynudzać i zaraz będziemy kończyć. Już jest prawie 22 godzina, ale
jakby... O! Jeszcze od razu wam pokażę, co robi Rafał. Rafał jak zwykle siedzi i gra, czyli jakby od początku dnia gra, cały czas gra. Nie od początku, wstałem o 16. Chyba. Masz się czym chwalić, także Rafał gra dalej, tak jak grał. I nic ciekawego nie robi. Wracając do tematu. Wspominałam wam wcześniej, że Paula zaczyna rapować i powiem wam tak. Ja to wszystko nie biorę tego na poważnie, ja to robię wszystko dla zabawy, ale wydaje mi się, że coś fajnego wyjdzie z tego. Puszczę wam fragment mojego rapsa na Audacity, mam tutaj projekt, sobie robię. To później pójdzie do miksu, więc to jeszcze nie jest zmiksowane, więc nie zwracajcie uwagi na jakość. Puszczę wam dosłownie parę sekund, żeby nie było wam za dobrze. Jestem dorosła, przeżyłam tyle, że droga prosta, znam swoje cele. Myślę, że tyle wam wystarczy. I muszę wam się pochwalić, że ja daję radę tu wszystko zarapować na jednym oddechu. Także Paulowy rap się sprawdza. Wyczekujcie, bo to będzie duet z Damianem. W końcu, po 7 latach internetowej przyjaźni, coś tam razem działamy. Także jeżeli spodobał wam się ten vlog, a raczej prędzej spodobał się komuś, kto lubi gotować, chociaż wątpię, że ktoś, kto umie gotować, nie będzie miał zrobić kopytek. Ale muszę wam się przyznać, że to pierwszy raz chyba w życiu robiłam kopytka tak sama. Nie no, coś tam z mamą robiłam chyba już jak byłam mniejsza, ale tak to raczej chyba nie robiłam, bo nie miałam czasu na takie pierdzielenie się. Także w sumie pierwszy raz robiłam i wyszło mi moim zdaniem super. Także generalnie, oczywiście zapomniałam o tym powiedzieć na początku filmu, więc wspomnę o tym teraz, abyście zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem. Dla motywacji, dla większego rozgłosu, aby mój kanał i w sumie można powiedzieć też, że Rafała kanał, bo też się czasami na nim udziela, ale bardziej mój kanał, nabrał większego rozgłosu. Oczywiście również zostawcie też subskrypcję na tym kanale, aby być na bieżąco przy kolejnych filmikach. No i oczywiście dzwoneczek. Jeszcze ja się przypominam. Co ty chcesz? Jak ktoś gra w CS-a, piszcie w komentarzach. Gra w CS-ach, piszcie w komentarzach. W każdym bądź razie, co ja mówiłam, dzwoneczek. No i dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Napiszcie w komentarzu hashtag kopytko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaczki, pa pa!